Siemaćko wszystkim, z tej strony Miro Predator. Znajdujemy się na mapie. Na mapie się znajdujemy w tym miejscu, tutaj ładnie, pięknym. Tak, widzicie. I będziemy brać nową misję poboczną. Fidan, co jest? Tak? Używałeś kiedyś karabinu? Jeśli tak, wpadnij do naszego rusznikarza Ruperta. Ten facet przerobi pistolet na wodę, na armatę. Bardziej by się przydał tłumik. Gdzie go znajdę? No, tu zaczynają się schody. Dawno go nie było w jego warsztacie. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię. Dobrze. Co tam mamy? Aha, coś nam się nie pokazało, co mamy robić. Wyzwania? Nie, to nie wyzwania. No, łapnij to, cholero. O. Co tu mamy? Zadanie poboczne o nazwie Rusznikarz Rupert. No to idziemy szukać pana rusznikarza Ruperta. Trzeba wyliść z chatki, puchatka. 300 metrów stąd. Dobra, okej, okay. Tutaj no, musimy wleźć. Piętro wyżej jeszcze. No tutaj mamy wejście, okej. Tak jak powiedziałem, na mapie jesteśmy tu. Tu jest wejście do rusznikarza Ruperta chyba, znaczy no nie wiem, mamy go poszukać najpierw, dobrze. Jesteśmy w środku, udaj się do mieszkania. No to otwieraj. O, jakiś bajtel. Kim jest? Kimś, kto ci splądruje całą chałupę. Prześpi się do nocy. Dobra, gadaj. Jestem Crane. Szukam Ruperta. Nie wciskaj kitu. Szukasz rusznikarza, który akurat ma na imię Rupert. Niech będzie. Chciałem porozmawiać o ulepszeniach broni. Pracujesz dla Raisa? Nie. To już lepiej. Czekam na powrót mojej żony, Jasminy. Dopóki nie wróci, nie mogę stąd wyjść. Od dawna jej nie ma? Nie. Niezbyt długo. To też pewno chwilę potrwa, zanim wróci. A te dzieci? Co z ich rodzicami? Nie żyją, mam nadzieję. Codziennie martwię się, że któryś z nich wyjrzy przez okno i zobaczy mamę albo tatę tłukącego się po ulicy. Nie wiem, co zrobiłbym, gdyby tak się stało. Co im powiedziałeś? Półprawdę. Że miasto opanowała czarna magia, ale ja jestem dobrym czarodziejem, który ich ochroni. To taka niekończąca się gra. Jasmina jest w tym lepsza. Kurczę, jestem rusznikarzem, co ja tam wiem o jakiejś magii, prawda? Wygląda na to, że dobrze ci idzie. No, nie do końca. Mamy dziewczynkę, Ayle. Cierpi na cukrzycę, a insulina skończyła się nam dawno temu. Teraz poziom cukru ma niebotyczny. Jest odwodniona i wyczerpana. Jasmina mówi, że jeśli wkrótce nie dostanie insuliny, wpadnie w śpiączkę i umrze. No więc siedzę tu, w durnym kapeluszu, a dzieciaki czekają, żebym magicznie rozwiązał problem. A może nadszedł w końcu czas, aby powiedzieć im prawdę? Nie ma dobrej magii, jest tylko mroczna. Spokojnie, Rupert. W pobliżu jest apteka. Może uda mi się tam znaleźć insulinę. Serio mówisz? Nie masz pojęcia, jak byłbym ci wdzięczny, gdyby ci się naprawdę udało. Mam tutaj radio. Jak moja Jasmina wróci, najprawdopodobniej pójdę na trochę do domu. Ale dam ci znać, zanim wyjdę. Okej, ziom. Rusznikarz Rupert. Zadanie zakończone. Dziękuję.